Co zrobić, żeby wątróbka nie strzelała po całej kuchni? Już wam pokazuję. Pokrojoną wątróbkę przelej wrzątkiem. Potrzymaj minutę. Odceć. Odsącz. Spójrz, wątróbka jest sucha. Przełóż do miski. Przesyp mąką. I smaż na rozgrzanym tłuszczu. Wątróbka się smaży i nie strzela. Odwróć, ale nie nakuwaj jej. Teraz możesz posolić. Wątróbka jest słodka i idealnie usmażona. Jak wam się podobało? Rączka do góry i do zobaczenia w kolejnym filmiku.